Serwus, z tej strony Malinowy Nos. Zapraszam do kolejnego odcinku z serii szkoleniowo-pogadankowych. Jest to drugi odcinek z tej serii. Kto jeszcze nie widział, w pierwszym odcinku rozmawialiśmy o tym, ile dać cukru do wina. Także jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to link będzie pod filmem do tego materiału. A dziś będziemy mówić o czymś innym. Dziś dla odmiany piję kawę. Dziś będzie krótka pogadanka o tym, kiedy możemy już butelkować wino i jak zatrzymać fermentację. Ale to za chwilę. Zanim jednak przejdziemy do nowego materiału, kartkóweczka będzie z poprzedniego, z pierwszej części filmiku. Także osoby, które oglądały, będą miały teraz sprawdzian. Pytanie numer 1. Chcę zrobić 15 litrów wina 13% z ryżu, powiedzmy. Marzy mi się na ziołach prowansalskich wino ryżowe z kurkumą. 15 litrów wina 13%. Ile powinienem dodać cukru całościowo, żeby to wino takie wyszło ostatecznie? Proszę o przeliczenia. To jest pytanie numer 1 i pytanie numer 2. Chcę zrobić 10 litrów wina 35%. Jakiegoś innego winka z zielonej herbaty. 10 litrów wina 35%. Ile tutaj powinienem dodać cukru? Odpowiedź na te, zatrzymajcie sobie teraz filmik, możecie to przeliczyć, w komentarzu pod filmem napisać, ile tego cukru potrzeba, a na koniec filmu wrócę do tych pytań i odpowiem, podam prawidłową odpowiedź na te dwa pytania. Także to zostawmy w spokoju, to jest sprawdzian z części numer 1, a teraz porozmawiamy o nowych rzeczach, o których jeszcze za bardzo nie wspominałem albo urywkowo mówiłem. Wspomnę tylko, że tak jak już wcześniej mówiłem, nie jestem jakimś specjalistą, to będzie tylko odcinek pogadankowy. Nie musicie się tu w żaden sposób sugerować tym, co mówię. Także kto ma ochotę, może posłuchać materiału. Osoby, które zaczynają produkcję, czy od jakiegoś czasu niedawno robią wina, to im się może przydać ten materiał. Osoby, które już dłużej działają, to już pewnie wszystko wiedzą i nie potrzebują żadnych nowych rzeczy. Ok. Jeżeli chcemy zrobić wino, no to robimy sobie wino, mamy owoce, cukier, fermentujemy, no i wychodzi nam wino. No ale jakie to wino wychodzi? Chcemy zrobić wino słodkie, albo wytrawne, albo półwytrawne, półsłodkie, ulepca, mega słodkiego. Jak teraz się za to wziąć? Ile dać cukru? Skąd wiemy, że fermentacja ustała? Jak do tego podejść? Osoby, które lubią wina wytrawne i robią wina wytrawne bez cukru, chcą, żeby cały cukier wyfermentował, nie ma problemu. Przeliczają sobie ilość cukru z poprzedniego materiału, używają odpowiedniej ilości cukru plus minus i robią sobie wino 12%. Drożdże zjadają cały cukier i gotowe. Wino się klaruje, leży chwilę i możemy je butelkować. Oczywiście pamiętajmy, im później butelkujemy, tym lepiej. To jest bardzo ważne. Gorzej z osobami, które chcą zrobić wino słodsze. Bo co? Kiedy ta fermentacja ustanie? Kiedy drożdże umrą? Kiedy ja będę wiedział, że wino nadaje się już do butelkowania? Jest słodkie, no niby nic nie pracuje, w rurce nic nie chodzi, nie bulga. No ale skąd ja mam mieć pewność, że wino jest dobre? Już do butelkowania, że mi nie rozsadzi korków, nie wyleje się wino później w piwnicy. To jest gorszy problem. I tutaj bardziej nad tym aspekcie się skupimy. Kiedy możemy wino słodkie, półsłodkie, które ma jeszcze tam jakieś resztki cukru, kiedy możemy je butelkować i jak zatrzymać fermentację? Tutaj będę teraz mówił o sposobach zatrzymania fermentacji, ubicia drożdży. Jest kilka sposobów na to i teraz przedstawię pokrótce, jak to wygląda. Z mojego doświadczenia są 3 sposoby na zatrzymanie fermentacji i zabicie do końca drożdży. Pierwszy to jest użycie pirosiarczynu potasu. siarki. Zaraz opowiem szczegółowo. Drugi to jest moc wina, czyli zabicie drożdży alkoholem, który się wytworzył. Bo w pewnym momencie przy dużym stężeniu alkoholu drożdże umierają i kolejne dawki cukru, czy kolejna dawka już nie wyfermentuje i wpływa na to, jak wino jest słodkie. A trzeci to jest użycie temperatury. Zabicie drożdży temperaturą. Zacznijmy od sposobu pierwszego, czyli użycie pirosiarczyny potasu. Nie wiem, czy mam tu gdzieś. To jest taki biały proszek, który używamy też do dezynfekcji. I nim możemy zabijać drożdże. Wszystkie wina kupne właściwie, jak spojrzycie na etykiecie, jest napisane zawiera siarczyny. To właśnie jest pirosiarczyn potasu, który nie dość, że zabija drożdże, to stabilizuje wino, konserwuje, zabezpiecza i przez to jest łatwiejsze w przechowywaniu też. Ile tego, jeżeli ktoś już się zdecyduje na taką metodę, to ile tego pirosiarczynu musimy użyć? Jeżeli mamy słabsze drożdże, to zaleca się dodanie około 1 g na 10 litrów wina. 1 g pirosiarczynu potasu na 10 litrów wina. To powinno dobić drożdże i ustabilizować nam to wino przed butelkowaniem. Jeżeli natomiast używamy mocniejszych drożdży, jak bajanusy, to zaleca się dodanie 2,5 g na 10 litrów wina. Oczywiście warto po dodaniu pirosiarczynu, po odczekaniu jakiś czas, warto sprawdzić, czy faktycznie nic już nie fermentuje, nie szumi nastaw, bo te ilości są umowne i czasami się może okazać, że trzeba podnieść tą ilość siarki. Ja nie stosuję tej metody, nie dodaję siarki do wina, robię wina ekologiczne, zdrowe, domowe. Kilka razy kiedyś bardzo mi zależało na czasie, żeby zabutelkować szybko wino i dodawałem do kilku win wina jabłkowego i hibiskusowego bodajże. Nie jestem pewien. W każdym razie w niektórych winach może być wyczuwalna ta siarka, jeżeli przesadzimy. Albo i nawet nie przesadzimy, to możemy wyczuwać tą siarkę. Nie mówiąc o tym, że to jest pirosiarczyn potasu, to chyba lepsze wino będzie bez niego niż z nim. Także ja osobiście nie stosuję tej metody, a wy jeśli chcecie, to możecie jak najbardziej siarkę dodawać do wina. To ta siarka zatrzymuje fermentację, zabezpiecza wino, więc na pewno mamy lepszą pewność, jeżeli będziemy to wino przechowywać. Także to jest pierwsza opcja. Druga opcja, właściwie ja używam właśnie cały czas w większości przypadków tej drugiej opcji. To jest zabicie drożdży alkoholem, który wytworzymy, które te drożdże same wytworzą. Wyobraźcie sobie sytuację, mamy balon, dosypujemy cukru, drożdże są zadowolone, jedzą ten cukier, w efekcie ubocznym powstaje nam alkohol i nagle się okazuje, że drożdże się nażarły. Powiedzmy wino ma 15% i drożdże puchną. To jest oczywiście tak tylko wizualizuję to i nagle pękają jak balon. I kolejny cukier, który dodamy już nie przerabiają drożdże w alkohol, bo drożdży już nie ma, one pękły jak balon i kolejny cukier dodany już wpływa na to, jak wino jest słodkie, więc już później ten cukier nie fermentuje. I to jest pewna metoda. Także jeżeli nie przeszkadzają nam wina mocniejsze, to możemy tą metodę stosować. Oczywiście tutaj zależy też dużo od tego, jakich drożdży używamy winnych. Bo niektóre drożdże fermentują do 12%, niektóre do 15%, niektóre do 17%. Jak użyjemy gorzelniczych, to i do 21%. Także musimy znać tolerancję i to też nie jest dokładna tolerancja, to jest mniej więcej. Więc jak używamy jakichś drożdży, na opakowaniu powiedzmy pisze do 14%, to przeliczamy sobie mniej więcej cukier, ile by to było. I po wyfermentowaniu tego cukru, jak uzyskamy 14% alkoholu mniej więcej w winie, to kolejna partia cukru już nie wyfermentuje, już będzie wpływać na to, jak wino jest słodkie. Dlatego tak jest, że jak nastawiamy wino, na początku co dodamy cukier, jest słodkie wino, a po tygodniu dwóch znowu kwasior, znowu wino wytrawne, bo drożdże zjadły cukier, ta słodycz zginęła. Znowu dodajemy cukier, znowu drożdże zjadły ten cukier, znowu kwasior. O co chodzi? To może dam więcej tego cukru, bo okazuje się, że co dodam cukier, to znowu jest kwasior. Ale to jest do pewnego momentu, do tej granicy tolerancji drożdży do tego alkoholu, które mogą wytworzyć, bo przychodzi te 14% powiedzmy drożej, już mówią nie jemy, strzelają i w tym momencie każdy kolejny cukier już jest słodkie, więc tak to wygląda mniej więcej pokrótce. Także później musicie uważać, już z tym cukrem nie przesadzać, bo później jak dacie za dużo cukru, to zrobi się ulepiec, będzie wino strasznie słodkie, syropowate. I trzeba będzie rozcieńczać jakimś winem, jak się okaże, nagle jest za słodkie. Także to jest metoda numer 2. Zabicie drożdży przy wykorzystaniu alkoholu, który same wytworzą. Ewentualnie tutaj też niektórzy dodają, jak już mają gotowe wino i mówią, a to dodam jeszcze spirytusu. I mój dziadek też kiedyś dodawał, ale na dzikich drożdżach robił, dodawał po prostu spirytusu, żeby to wino jeszcze zabezpieczyć, ten alkohol podbić. I to też jest jakaś metoda, tylko po co? No przecież drożdże same zrobią alkohol i same obumrą, więc po co dodawać spirytus, czy inną wódkę, czy alkohol. Ok? I trzecia metoda to jest zabicie drożdży temperaturą. Fachowcem od drożdży testowałem kilka rodzajów, ale głównie się opieram na jednych drożdżach aktywnych Bajanus i na nich robię wino z pożywką Activit, bo jestem z nich bardzo zadowolony. Także nie będę tu się wypowiadał za bardzo na temat drożdży, bo się nie znam po prostu za bardzo, więc nie chcę tutaj mówić rzeczy, o których nie wiem. Ale z tego wiadomo, drożdże są podatne na wysoką temperaturę. Jeżeli chodzi o niską temperaturę, to one nie zginą w niskiej temperaturze. Nie jest tak, że jak zamrozimy wino, czy wstawimy do lodówki, to drożdże obumrą i możemy je dosładzać. Tak nie jest. Czy cukru nie ma, bo ten cukier, jak dodamy kolejny, to cukier znowu drożdże zaczną jeść ten cukier i niska temperatura drożdży nie zabije. Natomiast jest inaczej, jeżeli mówimy tu o wysokiej temperaturze, bo wysoka temperatura jak najbardziej jest w stanie zabić drożdże. Potem rok czy dwa po tym, jak zacząłem nastawiać wino, kiedy miałem wino jabłkowe w balonie i mówię, a ciepło jest na dworze, było lato, mówię, wiem, że im wyższa temperatura, tym ta fermentacja przebiega sprawniej, więc mówię, wystawię balon na słońce. Wystawiłem ten balon na słońce i dzień później patrzę, nic się nie dzieje. Ładnie sobie wcześniej pracowała, a dzień później patrzę, fermentacja ustała. Nie miałem pojęcia, o co chodzi. I wtedy przez rok, dwa jeszcze w ogóle nie wiedziałem dlaczego. Dodałem nowe drożdże, tam fermentacja ruszyła, no i było ok, wino wyszło. Ale po jakimś kilku latach zdałem sobie sprawę, z czego to wynika. I teraz właśnie to wynika z tej temperatury. Bo drożdże po prostu nastaw nam się podgrzał zbyt mocno. Był słoneczny dzień, szkło jeszcze kumulowało temperaturę i nastaw podniósł temperaturę i drożdże obumarły, bo była temperatura za wysoka. Takiego minimum trzeba podgrzeć nastaw czy wino, żeby wyfermentowało. Ale z tego, co praktykowałem, przy 50 stopniach już drożdże obumierają. Więc jeżeli mamy jakieś wino, które chcemy butelkować, chcemy mieć pewność, jest powiedzmy słodkie, ale nie wiemy, czy jeszcze dofermentuje, czy nie, to możemy je ewentualnie podgrzać. Nawet nie mówię o już w butelkach zabutelkowane, tylko nawet w garku. Przelewamy do garka, stawiamy na gaz, termometr bierzemy i podgrzewamy do 50 stopni. Trzymamy chwilę tą temperaturę, studzimy i butelkujemy. W tym momencie temperatura wpłynie, że drożdże obumrą i będziemy mieli pewność, że nie będą nam się robić granaty. I nie będzie nam nie będą wina strzelać w piwnicy, czy tam, gdzie je trzymamy. Także to są trzy metody. Ja korzystam właściwie tylko z metody alkoholowej, procentowej. Zabijam drożdże alkoholem, który jest w winie i wtedy już wychodzi mi wino słodkie, mam pewność, że jest wszystko ok. Można poza tą metodą sypać siarkę, można wino podgrzewać, także przedstawiam tylko, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Jeżeli macie inne doświadczenia, to piszcie w komentarzach, bardzo chętnie się dowiem, jak to u was wygląda. Doszkolę też przy okazji wkrótce. No i właściwie to tyle, nie chcę przedłużać, bo za długi materiał później też się nie chce oglądać. Także tak to wygląda. Nie wiem, czy słyszeliście o kanale Skip Your Alkohole na YouTubie. Tam jest Kamil, który też robi nastawy nagrywa materiały i on teraz się wdraża, poznaje się na drożdżach, zaczyna je tam testować, także jeżeli komuś zależy na dokładnej specyfikacji, na tym jak się droże zachowują, to zajrzyjcie, może Wam przypadnie jego materiał do gustu i czegoś się dowiecie nowego. Dobra, wracając do tych dwóch pytań, które były na początku na kartkówce dzisiejszych zajęć. Na pewno już znacie odpowiedź. Sprawdzimy. Chcieliśmy zrobić 15 litrów wina 13% wina ryżowego. Ile potrzebujemy cukru? No to jak sobie przypomnimy z poprzedniego wykładu, to trzeba pomnożyć. Jak to było? 17 gram cukru potrzeba, żeby zrobić 1% alkoholu w 1 litrze wina. Mniej więcej to jest wszystko tak plus minus o kilka gram czy setnych grama. Więc żeby zrobić 15 litrów wina 13%, to trzeba pomnożyć 15, bo tyle litrów wina, razy 13, bo tyle procent chcemy uzyskać, razy 17, bo tyle potrzeba cukru na 1% alkoholu. Więc 15 razy 13 razy 17 daje 3315 gramów, czyli ponad 3 kg, 3300, potrzeba 3300 gramów, żeby po fermentacji uzyskać wino 13%, 15 litrów takiego wina. Także na pewno dobrze wyliczyliście. To było pierwsze pytanie, łatwiejsze. Na pewno nie mieliście z tym problemu. A teraz drugie pytanie. Chcieliśmy zrobić wino z zielonej herbaty. Tych litrów miało być 10, więc chcieliśmy zrobić 10 litrów wina 35%. Ile potrzebujemy cukru? Część z Was na pewno już się zastanowiła, jak to 35%? Przecież drożdże winne nie fermentują do tylu procent. Więc ci, co nie liczyli w ogóle, ile potrzeba cukru, mieli rację. Tu nie wyliczymy, bo ile cukru potrzeba. Znaczy możemy przeliczyć, ale i tak wino nie będzie 35%, bo żadne drożdże nie fermentują tak wysoko. Więc obliczenia zdadzą się na marne. Nie zrobimy wina z zielonej herbaty 35%. Do 17 drożdże winiarskie dociągają, drożdże gorzewnicze gdzieś do 21% są w stanie wyciągnąć. Mniej więcej przy sprzyjających warunkach, także 35% wina nie zrobimy. Trzeba tutaj skorzystać z innego procesu, niekoniecznie z fermentacji, bo z fermentacji nie uzyskamy tak mocnego trunku. Także nie będę tu przeliczał cukru, na podobnej zasadzie. Jeżeli bym chciał, to musiałbym pomnożyć 10 razy 35 razy 17 i to by nam dało wynik. Tyle cukru by trzeba było dać, ale nie damy tego cukru, bo nie uzyskamy wino 35%. Także kto znał odpowiedzi na te pytania, dobrze napisał w komentarzu. Gratuluję. Kartkówka nie była trudna, następne będą trudniejsze. I przypomnę jeszcze raz, jak dodajemy cukier do wina, zawsze czy do innych nastawów cukier rozpuszczajmy. Warto cukier dzielić na 2-3 partie, nie dawać wszystkiego na raz. I kolejna sprawa, nie wspomniałem o tym w poprzednim materiale. Kilogram cukru po rozpuszczeniu zajmuje 0,6 litra, 600 ml. Więc jak rozpuścimy kilogram cukru w wodzie, to objętościowo nam zajmie ten cukier 0,6 litra. To jest ważne, jeżeli chcemy dokładnie wyliczyć proporcje. Także jeżeli rozpuścimy w 400 ml wody kilogram cukru, który zajmie 0,6 ml objętościowo, to mamy wtedy litr syropu cukrowego. To możemy sobie wtedy wyliczać i wiedzieć, o ile litrów wzrósł nam nastaw czy wino, które robimy. Także pokrótce to chyba wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Mam nadzieję, że choć po części mnie zrozumieliście, że filmik się w jakimś stopniu komuś tam przyda. Pogadankę numer 2 poradnikową kończymy i życzę Wam samych udanych nastawów. Pozdrawiam, malinowe nosy.